a to festiwalami stoi. Jeszcze dekadę temu do wyboru był tylko Woodstock i Jarocin, no a teraz, proszę Państwa, możemy w nich przebierać. Od tych kameralnych po komercyjne, między innymi Open Air, między innymi Orange Warsaw Festival, mnóstwo różnych innych, ale my dzisiaj skupimy się na tym najlepszym, na najlepszych koncertach świata Vox FM. I o tym Mission Fashion. Zapraszam Was serdecznie. Muzyka na żywo przyciąga tłumy. Wystarczy tylko spojrzeć na frekwencje podczas Orange Warsaw Festivalu, Open Era, Poland Rock Festivalu czy innych letnich wydarzeń, w których to muzyka odgrywa główną rolę. Jak widać, niezależnie od gatunku, chętnie sięgamy po rozrywkę. Lubimy się bawić, tańczyć, śpiewać, po prostu odrywać od rzeczywistości. Tak czujemy się najlepiej. A skoro padło już słowo najlepiej, czas na najlepsze koncerty świata Vox FM. Wielki woksowy tir, oklejony hasłem Najlepszy koncert świata Vox FM, raz w roku zjeżdża Polskę wzdłuż i wszerz. To na nim znajduje się mobilna scena, na której występują gwiazdy znane z anteny Vox FM i Vox Music TV. W Koszalinie m.in. Chadomen, Make, Fisher i Luca Rossi, w Łodzi Jorgus i Top Girls, w Lublinie Defis, Masters i Weekend, w Poznaniu Brave, Afterparty i Red Queen i można by tak wymieniać, wymieniać i wymieniać. Ze mną Piotrek Rzepka, sprawca całego zamieszania. Piotrek, powiedz, od czego to wszystko się zaczęło? Jak dobrze liczę, to jest piąta trasa. Pierwsza była mniej więcej, może kolega pokaże, operator. Pierwsza mniej więcej wyglądała jak ten fragment. A teraz do tego, mamy to, co jest po drugiej stronie. Mamy 40 zespołów w 8 miastach, ponad 40. W sumie 16 godzin koncertów. Godzin programu transmitowanego z tej okazji w ogóle nie policzę. No idziemy w siłę, w górę i do przodu. Na początku najszybsze koncerty świata. Teraz najlepsze. Najlepsze, one od początku były najlepsze, ale trochę się obawialiśmy nadużywać takiej nazwy. Na pewno wtedy były szybkie, robiliśmy to rano, 2-3 piosenki, zwijamy się, takie coś dla ludzi podążających do pracy w tym czasie, a przenieśliśmy całą imprezę na popołudnie i chyba daje to taki efekt, jaki zakładaliśmy, czyli ludzi jest dużo więcej. I dochodzimy do momentu, kiedy w takim Lublinie na przykład przyjeżdża 8 tysięcy osób tylko po to, żeby pobawić się na najlepszym koncercie świata. Mam nadzieję, że głównie po to, a my jesteśmy po to, żeby tej rozrywki dostarczać i staramy się robić to jak najlepiej. A skąd pomysł na to, żeby zrobić mobilną scenę? Może dlatego, że nikt nie robi na mobilnej scenie. Bardzo niewiele takich imprez widziałem w swoim życiu. Na pewno jest szybciej, lepiej, łatwiej, sprawniej. I mam nadzieję, że też fajnie. No fajnie to jest na pewno. Moim zdaniem nawet jest najlepiej. A tak wszystko wygląda od kuchni. Wchodzimy do woksowego tira, mijamy mnóstwo kabli, podłączeń, skrzynek, komputerów i innych rzeczy, na których tylko nieliczni się znają, no i robimy krok na scenę. To w nią wpatrzone są tłumy. Przyszły tu się dobrze bawić, więc na tej scenie nie można ich zawieść. Zanim wystąpią artyści, wcześniej publiczność rozbawia pierwsza zmiana Vox FM. Najlepszy koncert świata w Poznaniu, mam nadzieję, że mnie słyszysz! Ledwo co! Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą! Niesamowite emocje, jak zwykle na najlepszym koncercie świata za mną Masters w tym roku kilkukrotnie pojawia się na naszej scenie, no i jak widać, publiczność szaleje. Konrad, przechodzisz sam siebie na scenie, mi się to tak podoba, nie wiem po prostu jak to opisać, ludzie szaleją, jak ty się czujesz w roli takiej maskotki Vox FM? Ja sam nie wiem, trudno mi powiedzieć, przepraszam, ciszej tam, ja teraz mówię, ja teraz jestem gwiazdą, to jest po prostu coś, co przychodzi naturalnie, jak widzę takich ludzi, to od razu chce się z nimi pracować. Na scenie, obok pierwszej zmiany, honorowe miejsce zajmuje dobrze Wam znany z anteny Vox FM DJ Skrzypek. Panie dyrektorze, Krzysiek Skrzypkowski razem ze mną, dzień dobry. Cześć, cześć, witaj, jak się bawisz? Bardzo dobrze, ale ja chciałam Ciebie zapytać, jak się bawisz, bo to Ty rozgrzewasz tą całą publiczność. No, przede wszystkim rozgrzewają artyści występujący, znaczy może inaczej. Ale on jest skromny, zanim wyjdą artyści na scenę, najpierw wychodzi tam on we własnej osobie, Krzysiek Skrzypkowski. No ale zobacz, jak się wszyscy fantastycznie bawią, no to jednak artyści, kochani, uwielbiani przez słuchaczy Vox FM, tak odwalają całą robotę. Bez dwóch zdań. W jaki sposób rozgrzać tę publiczność do zabawy? To jest bardzo proste. Bierze się te hity, które można usłyszeć na antenie Vox FM i które są kochane przez słuchaczy, ale to się jedno przez drugie rozumie i je się po prostu gra. Które najlepiej działają? Wszystkie, wiesz co, no, ale konkretne tytuły, konkretne tak? Konkretne tytuły. No to praktycznie cały repertuar After Party, Miły Pan, Boysi, oczywiście Akcent z Zenkiem, no można by wymieniać i wymieniać to.
tych, którzy można usłyszeć na antenie Vox FM, doskonale właśnie sprawdzają się na takich koncertach. A teraz takie pytanie, który najlepszy koncert świata w tym roku najbardziej Ci się podobał i dlaczego to był Koszalin? Koszalin może tutaj wyjaśnię, to moje rodzinne miasto, stąd sentyment. Ja uwielbiam każdy koncert. Nie mam nawet odwagi robić jakiejkolwiek gradacji, po prostu... Czekajcie, bo coś do mnie mówią. Okay. Tak wygląda właśnie praca w radiu i podczas najlepszego koncertu świata. Za chwilę muszę wracać na scenę, stąd tutaj komunikacja, ale jeszcze mam chwilkę. I nie chciałbym mówić, który był najlepszy. Wszystkie są fantastyczne, chociaż każdy koncert jest inny. Irma Tomaszewska, dyrektor promocji Radia Vox FM i Vox Music TV ze mną. Irma, powiedz, tłumy ludzi. Tłumy ludzi cały czas naciągają, więc czekamy jeszcze na więcej, więcej, więcej. A powiedz, kto może przyjść na taki koncert? Do kogo to jest kierowana impreza? Słuchajcie, wszystkich zapraszamy. Zapraszamy młodszych, starszych. Impreza jest bezpłatna, więc bierzcie swoje rodziny, znajomych, wszystkich, kogo macie w domu i przychodźcie do nas. Zapowiada się super impreza, super zabawa, więc czekamy na Was. Nic dodać, nic ująć. Chodźcie. Wielkie odliczanie. Już za moment rozpoczyna się najlepszy koncert świata w Poznaniu. Pierwsza zmiana na scenie. Dzieje się, po prostu się dzieje, a w Poznaniu rozpoczyna go Brave, DJ Brave po raz pierwszy. Historyczny występ, bo to DJ zaczyna koncert. Co tu się dzieje? Jaki szał! Nie mogłem sobie wyobrazić... Pozwolicie, że na chwilę zamilknę? Naprawdę. Pięknie, jest pięknie, naprawdę. Najlepszy koncert świata. Wymuszone. Tak, nasz koncert w Poznaniu był tym bardziej wyjątkowy, że wypadał w urodziny Norberta Bieńkowskiego. Proszę Państwa, kogo ja znalazłam? Gwiazda, jakich mało, Norbert Bieńkowski. 1/3 pierwszej zmiany razem ze mną, który dzisiaj obchodzi swoje 18 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. 29, chociaż i tak jestem... Nie, przepraszam, do tej pory byłem najmłodszy, bo pojawiłaś się Ty. Dobrze, dobrze, jak wiedziałem, to zawsze wypomni. Wiedziałem, że wiecznie nie będę najmłodszy, ale cieszę się, że to na Ciebie padło akurat. Powiem Ci, że to jeszcze nie koniec. Mogą przyjść młodsi, zastąpić nas, wiesz. Taka życie jest kolej rzecz. Przewrotne. Ale dzisiaj świętuję jak Freddie Mercury, albo przynajmniej jak Zenon Martyniuk, bo ze 3 razy już mi śpiewali 100 lat ze sceny. Ja byłam najgłośniejsza. Kochana jest, dziękuję bardzo. Norbert, a powiedz, ty się bardzo często rzucasz w tłum. Co to za... jakie to uczucie? To jest moja wizytówka, tak sobie wymyśliłem. Chociaż ostatnio się pomyliłem, zamiast na plecy to skoczyłem przodem i ugnietli mi klejnoty, także to nie jest do końca, wiesz, bezpieczna rzecz. No, domyślam się, chciałbym, że to mogło być. Chciałbym jeszcze mieć jakiś potomków, prawda? Jeszcze mieć potomków. I tego Ci życzę z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. Najlepszy koncert świata. Brave na scenie, I just called to say I love you. To jest boksowy tir, to on przyjechał do Poznania. Za nim, za kierownicą siedzi Petr. Teraz go nie ma, wiecie, wyszedł. Tak, oj, przepraszam najmocniej. Pan steward, wiecie, służby porządkowe. Tutaj tak samo trzeba dbać o bezpieczeństwo. Patrzcie, co się dzieje, patrzcie, co się dzieje. Tłumy, tłumy się bawią, tłumy tańczą, ale nie da się nie tańczyć do tej muzyki. Nie da się, po prostu się nie da. Jest ekstra. I wydawać by się mogło, że to tylko zabawa. Nie, może to i tak wygląda, ale to cały czas jest praca. I zaraz się o tym przekonacie. Najlepszy koncert świata bez tego oto pojazdu raczej by się nie odbył. To jest boksowy tir. To nim jeździ Petr, nasz czeski kierowca. No i to on przywozi wielką scenę, a razem z tą sceną ogromniaste gwiazdy, które występują. Teraz DJ Brave, a za moment kolejne. Kogo nie będzie? Weekend, Masters, Red Queen. To jest tylko zestaw poznański. W innych miastach mamy mnóstwo innych gwiazd. Wszystko sprawdzicie na Facebooku Vox FM i Vox Music TV. Zaraz do Was wracam. I tak właśnie wygląda nasza praca. Razem z Kamilem Rutkowskim relacjonujemy Wam to, co dzieje się w danym mieście podczas najlepszego koncertu świata. Jesteśmy cały czas na łączach ze studiem w Warszawie i pierwszą zmianą, która prowadzi koncert na scenie. Halo scena, halo pierwsza zmiana! Do tego w międzyczasie rozmawiamy z artystami, wpadamy w tłum ludzi i pytamy, jak się bawią. Często jemy w biegu, bo do tego dochodzą jeszcze inne zadania, jak zrobienie ujęć z drona, czy znalezienie chwili na make-up przed nagraniem telewizyjnym. Dużo tego, ale w zgranym teamie wszystko się da. Piotrek, co jest najtrudniejsze na takich koncertach? Na początku wszystko jest trudne, a potem już wszystko się robi łatwe, bo wpadamy w pewien, nie chcę powiedzieć, pewną rutynę, ale wszyscy wiedzą, co mają robić i to jest obserwowanie tego właśnie, że wszyscy wiedzą, co mają robić. I już do niczego taka skromna osoba jak ja nie jest potrzebna. To jest miód na me serce i oby było tak dalej. Uścisk dłoni prezesa, nie do opisania.
Najlepszy koncert świata, my niby w robocie, ale jakby się opalamy. A jakby, a co, nie można? Podoba się? Bardzo mi się podoba. To jest lokalizacja, którą przyznam się, że w sumie sama wybrałam 3 lata temu. Bo tak sobie pomyślałam, że ja lubię wodę. No i poszukałam i okazało się, że w Poznaniu jest woda i to całkiem spora. No i mówię, dobra, zadzwonię. Zadzwoniłam i od 3 lat właśnie w tym miejscu można się opalać i słuchać najlepszego koncertu świata. Ja wam zdradzę, Magda nie lubi latać samolotem, więc ma Maltę i przyjechała samochodem. Przyjechałam, oczywiście, że tak. Magda, powiedz, najlepsze koncerty świata to są spotkania ze słuchaczami, których znamy z anteny, z którymi nigdy nie widzimy się twarzą w twarz. Tutaj jednak jest takie zderzenie z rzeczywistością. Bardzo często przychodzą, chcą robić zdjęcia, przybijać piąteczki. Zastanawiam się, kto tu jest gwiazdą? Czy pierwsza zmiana, wiesz, dziennikarze Vox FM, czy na przykład gwiazdy, które występują na scenie? Ponieważ dzisiaj on ma urodziny i pewnie powiedział o tym sam. Nie byłby sobą. Myślę, o Norbercie mówimy. Myślę, że właśnie wskazanie Norberta Bieńkowskiego jako tej gwiazdy, muszę to powiedzieć, inaczej by chyba mnie zabił. Także Norbert jest największą gwiazdą. Jak ona ładnie kłamie. Magdalena Gawlik, dziękuję bardzo. Najlepsze koncerty świata Vox FM tworzą nie tylko ci, których słyszycie na antenie lub widzicie na scenie. Tak, DJ Brave na scenie, piosenki lecą, tłum się bawi, ale jest jeden człowiek, który w tym oto namiocie przy scenie nad wszystkim panuje. Poznajcie Grzesia Tereja, człowieka od zadań specjalnych, tak go nazwę. Cześć Grzesiu! Cześć. Grzesiu! Te guziczki, które są tutaj, ja nie wiem jak ty nad tym panujesz, ale ja za każdym razem to podziwiam. Co ty robisz? Nie wiem, tam są takie tylko suwaczki, ja tylko do góry i do dołu. I to wystarczy. I wystarczy tylko do góry, do dołu? Tak jest. A mogę, który chcę teraz do góry, do dołu? Za chwilkę te dwa będzie można zjechać. A kiedy za chwilkę? Jak się skończy piosenka. A teraz mogę ten czerwony? Ten, tak. O tu mogę? Tak. A mogę sobie obrócić? Pokręcić? Tak. Ekstra! Ej, to fajna to twoja zabawa. A nie, to praca, sorry. Praca. Podoba ci się? Bardzo. Fajne, najlepsze koncerty? Najlepsze. Najlepszy koncert świata to najlepsza Maria Ochiewicz. To jest, ja muszę tak mówić, bo to jest ta dziewczyna od, wiecie, gadżetów. Ona załatwia wszystkie smyczki, zapaszki, co jeszcze? Smyczki, zapaszki, latarki, okulary, plecaki, worki. Krówki. O, mamy krówki. Ile czasu ci zajmuje to wszystko? Ogarnianie tego. To jest ciężka robota? Przed całym koncertem, przed wszystkimi koncertami, około 2-3 miesiące wcześniej zaczynamy działać z produkcją gadżetów, z pomysłami. Pamiętasz jakąś wpadkę koncertową? Coś było takiego, nad czym nie dało się zapanować kiedykolwiek? Chyba nad deszczem, nad ulewą ogromną, która zalewała sprzęt, zagroziła zakończeniem wcześniejszym koncertu, ale daliśmy radę. To chyba najbardziej będę wspominała. Wygląda na to, że nawet najgorsza pogoda nie jest w stanie popsuć najlepszego koncertu świata. Wszystko dlatego, że tworzą go ludzie, którzy potrafią stanąć na wysokości zadania. Wśród nich jest m.in. niezłe Ziółko, zwane nie przez przypadek Ziółkiem. Panie i panowie, Ziółek we własnej osobie, kierowca, dzięki któremu przyjechaliśmy na najlepszy koncert świata. Kierowca świata! Dokładnie tak, ja się zawstydził teraz! Nie wiem, co mam powiedzieć. Ziółku, jest mi bardzo miło. Powiedz po prostu, że dzięki to, że to ty siadasz za kierownicą, że przywodzisz wszystkich, że wodzisz po całej Polsce, że zjeżdżasz setki kilometrów, że jesteś szczęśliwy. Tak, jestem bardzo szczęśliwy, zajebista ekipa do jazdy, więc jest przyjemnie. Droga to jest sama przyjemność. Witam panie prezesie. Witam panie prezesie. Polecam. Ziółek we własnej osobie. Wielkie brawa! Skoro mowa o kierowcach, nie sposób nie wspomnieć też o Petrze. To on siedzi za kierownicą naszego voxowego tira i potrafi go ustawić w przeróżnych miejscach. Od Placu Zamkowego w Lublinie, po trybuny ziemne nad jeziorem Malta w Poznaniu. Można nawet powiedzieć, że gdyby nie on, artyści nie mieliby po prostu gdzie wystąpić. Najlepsze koncerty świata to oczywiście najlepsze gwiazdy. Ze mną Maciek Smoliński. Ile bym dał, żebyś tu była, o tak. Bardzo lubię ten numer. Dziękuję bardzo. Jak ci się go śpiewa na tej scenie? Na scenie się śpiewa świetnie, słuchajcie. Dzisiaj miałem być w ogóle w Szkocji, w Edynburgu na koncercie Spice Girls. Nie pojechałem, bo dowiedziałem się, że mamy koncert Vox FM, więc wybrałem tą imprezę w Poznaniu, więc jestem z wami trochę ze Spice Girls dzisiaj. Jedyny słuszny wybór to Poznań i Jezioro Malta, tak? Dokładnie, wpadajcie koniecznie, bo jest fajnie, w ogóle fajna atmosfera, piękna pogoda. No i na tej scenie śpiewa się naprawdę fajnie. A co lubisz najbardziej w najlepszych koncertach świata? Wiesz co, chyba to, że jesteśmy tak blisko ludzi, bo tak naprawdę jak są wielkie festiwale, wielkie sceny, to dzieje nas granica, jak w piosence grupy Top One, Abba, Akcent, i to jest taka przestrzeń dosyć duża. Tu jesteśmy na wyciągnięcie ręki i dłoni i możemy ich utulić, uściskać, porobić zdjęcia i być bardzo, bardzo blisko. I tak właśnie.
właśnie wyglądają najlepsze koncerty świata w Vox FM. Proszę pani, to się nie ma prawa udać. Tyle powiem. A się udaje. Cały czas. I udaje najlepiej. Dziękuję bardzo. Lato festiwalami stoi. Dobra, i tu się zacięłam i muszę od nowa. Ładnie? Dziękuję bardzo.